Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, dzisiaj przeniesiemy Państwa w podróż do poznania siebie, a głównie program, chociaż nie tylko dla kobiet, bo zazwyczaj kobiety mają tę pełnię świata wewnętrznego, ale odkryć go jest dosyć trudno. Moim Państwa gościem jest terapeutka, osoba Państwu już znana, no można powiedzieć, częsty gość studia VTV, Miriam Lundgren. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Jestem ogromnie szczęśliwa, że znów mogę być gościem Twojego wspaniałego studia, no i mojego Wrocławia rozkwitłego przepięknie bzami. I to jest to miasto mojego dzieciństwa, mojej młodości, do którego chętnie powracam. Ale też korzystam z okazji, żeby tak jak pracuję z kobietami, żeby sama też przejść różnymi zakątkami mojej przeszłości i odgruzowywać to, co w mojej duszy zostało zburzone, żeby odszukać tych śladów tej boskiej pieczęci, tej boskiej tożsamości, którą wszyscy w sobie nosimy, a którą doświadczenia zazwyczaj dzieciństwa i wczesnej traumy młodości, czy nawet późniejszego życia, oddzielają nas od tego, kim naprawdę jesteśmy. Proszę Państwa, Miriam Lundgren od wielu, wielu lat pomaga ludziom w rozwoju duchowym, duchowości, zarówno poprzez kiedyś podróże do Ameryki Południowej, później Hiszpania, zresztą tutaj owocem tego jest ostatnia książka Camino de Compostela, Droga powrotu w siebie. Piękna książka, która opowiada historię trudnego życia kobiety, która musiała sobie radzić ze wszystkimi, no często dla każdego z nas, powiedzmy, nie do przejścia rzeczami, a tutaj jednak kobieta siłę w sobie ma. I Miriam Lundgren, która jest bohaterką tej książki, to poniekąd autobiografia twoja, opisuje to, jak sobie radzić ze swoim życiem. Dziś Miriam prowadzi spotkania, warsztaty, głównie dla kobiet. O tym będziemy też rozmawiać. Ale wszystkich tych, którzy by chcieli powrócić do tych historii, no to zachęcamy do wcześniejszych audycji, które były zrealizowane tutaj, chociażby w studio VTV. Witam jeszcze raz na kanale Studio VTV. Poruszmy dzisiaj rozmowy właśnie może o kobietach, o tym, jak sobie można, nie tylko o kobietach, ale jak odnaleźć w sobie, poukładać tę wewnętrzną, czasem takie rozgrzebanie, mówiąc kolokwialnie i brzydko. Tak. No jest to niełatwa droga. Nie odbywa się od tak od razu. Tak jak powtarzam wiele razy, ma swoje pory roku i czasami trzeba odczekać, ale najważniejsze, żeby zacząć. I też jest to bardzo ważne, że bardzo często nadal pozostajemy tutaj w naszym umyśle i nawet jeśli odgrzebujemy pamięć, to jest to pamięć ta odgrzebana w umyśle. Powracają obrazy, natomiast bardzo ważne jest, żeby odczuć to sercem. Bo tak jak lekarze są zgodni, że tak powiem, około między 5 a 10% naszych chorób to choroby genetyczne, natomiast 90 czy 95% to choroby psychosomatyczne, którym podłożem właśnie są te nieprzeżyte raz jeszcze doświadczenia, przede wszystkim naszego dzieciństwa, naszej relacji z rodzicami, naszej relacji z tym światem zewnętrznym, ten cały wstyd, który kobiety bardzo często noszą. Bardzo często jest to jeszcze molestowanie przez najbliższych, przez ojców, przez braci, przez wujków. Był to czas ogromnego wstydu, kiedy kobietom zamknięto usta i te sprawy były absolutnie niedozwolone, żeby o tym rozmawiać. Często też powtarzano, że nie mów nikomu, co się dzieje w domu, prawda? To tak. Było nawet taka rymowanka i to zostało, ale nosimy to, tak jak mówię, że jeśli nawet
My nie pamiętamy, to pamięta to nasze ciało. I dlatego bardzo często te nieprzepracowane doświadczenia, te nieprzepracowane traumy, ten niewykrzyczany ból, o którym też mówię, my krzyczymy, po prostu krzyczymy, żeby jak te dzikie wilczyce, żeby wykrzyczeć ten swój niewyrażony ból, niewypłakany płacz, ale też i tą często bardzo stłumioną złość. I też jest ważne, żeby mieć odwagę powrócić do tego sercem, bo tak jak mówią, że droga z umysłu do serca to jest ta najdłuższa droga, ale tylko wtedy, kiedy przepracujemy to emocjonalnie, odczujemy te odczucia, to czucie, te subtelne niuanse tych naszych odczuć, dopiero wtedy możemy otworzyć się na to, kim naprawdę jesteśmy, na tą naszą boską tożsamość. No właśnie, kiedy mówimy o boskiej tożsamości, zazwyczaj na moich warsztatach poruszamy to odniesienie do religii, do kościoła, które teraz tak się bardzo zmienia, ale to, co zauważyłam, że odrzucając nawet Ojcze nasz, któryś jest w niebie, który potwierdza tą separację, gdzie udowodniono i znaleziono, że te najstarsze zapisy w językach aramejskich i arabskich mówią o Ojcze nasz jako Ty promieniujący, który jesteś we mnie, a nasz kod DNA to jest w zasadzie Boże wieczny we mnie. Dlatego jest to potwierdzenie tej naszej boskiej tożsamości, ale w tej mowie potocznej zauważyłam, że bardzo często używamy słowo góra. Jest to na nowo jakby odzwierciedlenie tego samego. Nie mówimy, że jest Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Czy jako w niebie, tak i na ziemi. Tak i na ziemi, ale jeśli mówimy słowo góra, jest to jakby synonimem tego, że jest to poczucie rozłączenia, tej separacji, która jest wymyślona, którą stworzyły systemy nie tylko naszej religii, a chodzi o to, żebyśmy wrócili do tej boskości w nas, żebyśmy zaczęli doświadczać, przyznawać się do tej boskości i zamiast czcić Boga na zewnątrz, czcić Go w nas samych. Dzisiaj jest w ogóle taki czas na świecie, z jednej strony bardzo pozytywny, bo mamy tyle możliwości, to znaczy może inaczej, mamy taką otwartość, przynajmniej przypisuje się temu, właśnie wychodzą sprawy różnych molestowań i tak dalej, to wychodzi na wierzch, o tym się mówi i fajnie, bo te traumy schodzą z ludzi, którzy kiedyś, zwłaszcza kobiet, prawda, żyły z tym, musiały z tym żyć przez większość, o ile nie przez całe swoje życie. Tak. A z drugiej strony ten natłok informacji, właśnie tych możliwości, często wprawia ludzi, kobiety w zagubienie, bo tak naprawdę nie wiedzą, którą drogę wybrać, którą drogą podążać. Czy jest jakaś taka sprawdzona metoda, od czego warto byłoby zacząć? Bo powiedzmy, oglądają to widzowie, kobiety i pewnie zmagają się z takim lub innym problemem. Ty, jako doświadczona kobieta, która już przeżyła sporo, no nie, bardzo dużo zresztą, to można, drodzy Państwo, poczytać w książce. Na co warto zwrócić uwagę? Od czego zacząć taką swoją zmianę duchową? To, czym jest takim pierwszym krokiem, to przede wszystkim wyrażenie zgody, powiedzenie sobie samej, że nie zmagam się z życiem, bo my kobiety to bardzo często siłaczki, żeby tę rolę siłaczki przetransformować. My możemy być, jesteśmy silne także w tej naszej subtelnej delikatności, bo to tam ma być ta moc. Ale to wyrażenie zgody i przede wszystkim spojrzenie na relację z rodzicami, z matką i z ojcem, bo to tam jest ten początek. Bardzo często nieświadomie, nawet jeśli kobiety mają bardzo
poturbowaną relację nawet z matką, okazuje się, że w swoim dorosłym życiu bardzo często nieświadomie powielają te zachowania matki, które w czasie ich dzieciństwa je, były dla nich same nie do przyjęcia, tak? Tak, tak. Mhm. A właśnie uświadomienie sobie, zobaczenie tego, to tak jak mówią czarno na białym, zobaczenie i uświadomienie sobie, aha, w tym jestem, to nie musi być zawsze złe. Czasami są to bardzo dobre cechy, które gdzieś tam w czasie naszego dzieciństwa uważałyśmy, że jest to właśnie ta niedostępność, czy ta suchość, czy ta właśnie rola tej siłaczki. I żeby przyglądając się sobie, umieć zobaczyć, to jest to, co ja mam po mojej mamie. I jest to w zasadzie dobra cecha, tylko jak ją mogę też przetransformować w swoim mhm. własnym życiu, żeby była tą moją siłą, ale żeby nie była tą taką hardością, mhm. czy tym zamknięciem się w sobie. I to wyjście od matki jest takim pierwszym krokiem. Czyli bardziej matka niż ojciec? Jedno i drugie. Mhm. Następnie przechodzimy właśnie do tej relacji z ojcem. To jest ta pierwsza miłość kobiety. To jest to pierwsze zakochanie się. To tak jak synowie mają tą łączność z matką, mhm. tak w psychologii to jest też udowodnione. Ta pierwsza miłość kobiety to jest ojciec. I to jest bardzo ciekawe, że bardzo często kobiety nie uświadamiają wręcz sobie, budując sobie wizję tego ojca, i to było im potrzebne w dzieciństwie, żeby jak najmniej zostać poharatanym mhm. na duszy czy emocjonalnie. Budują sobie taki mur. Idealny obraz ojca i dopiero w tych naszych ćwiczeniach, w tym przyjrzeniu się dokładnym okazuje się, że był to ich obraz ojca stworzony jako ten mur obronny, jako zabezpieczenie, ale w zasadzie ten obraz ojca nie był taki idealny i taki doskonały. Jeśli był bardzo dobrze, wtedy kobiecie jest łatwiej budować relacje z mężczyznami. Natomiast jeśli ten ojciec okazał się, nie był tym bohaterem, nie był tym, bardzo często jest to problem alkoholu, czy przemocy, tak. czy właśnie molestowania. Jeśli zobaczymy to, wówczas możemy dostrzec też ten motyw przewodni naszych relacji z mężczyznami, zwłaszcza u kobiet, bo tak jak to mówią, relacja z ojcem powtarza się tak długo w naszych relacjach z partnerami, jak długo tego wzorca nie przepracujemy. Kobiety, Miriam, mają do ciebie duże zaufanie, wiesz, nawet w czasie takich sesji, spotkań, rozmów. Co prawda mieszkasz za granicą, ale dzisiaj w dobie internetu to można łatwo się skomunikować, chociażby poprzez Zooma czy poprzez Skype'a. Mają duże zaufanie, przychodzą do ciebie, przepraszam, i mówią tak. o tych różnych często tak. tragediach tak. w swoim życiu. Tak. Jestem ogromnie wdzięczna za to zaufanie. Ja osobiście odbieram to tym, że one czują, że wsłuchując się w ich historię, ja ją nie tylko rozumiem tu, nie tylko rozumiem ją z perspektywy nawet tych studiów psychologicznych, które zrobiłam, ale rozumiem je z mojego własnego doświadczenia. Bo w każdej historii ludzkiego życia jest kawałek mojej własnej historii. W każdej historii kobiecej jest tak. część historii tej drugiej kobiety. I kiedy pozwalamy sobie na to, żeby opowiedzieć tę historię właśnie poprzez pryzmat serca i tych wszystkich emocji, które się nagle pojawiają, okazuje się, że ta historia jest prawdziwa
I wtedy one też rozumieją, że spotykam je na poziomie serca, ale też własnego doświadczenia, że to wyjście naprzeciw nie jest wyjściem takim nie od serca, czy wyuczonym, wyczytanym, tylko jest Jest to naturalnie właśnie, jest płynie. to bardzo naturalne i stąd rodzi się to zaufanie. A jest to no, najważniejszy czynnik, żeby te warsztaty czy te spotkania dały, przyniosły rezultat. I tak jak mówię, ten rezultat nie zawsze pojawia się od razu. To wymaga ciężkiej pracy, czasami wieloletniej nawet. Jeśli te doświadczenia były bardzo trudne, to tak jak powtarzam, to jest jak to obieranie cebuli. Często kobiety mówią, ach, ja już to przerobiłam. Czy te, które organizują te moje warsztaty, chcą być na zasadzie tylko organizatorek. Potem okazuje się, że jednak doświadczają, czy odkrywają tej innej coś innego, strony, tak. czy wchodzą jeszcze głębiej. Bo jak ktoś powiedział, tylko dopiero wtedy, kiedy możesz opowiedzieć historię swojego życia, ale taką nagą, taką prawdziwą i ona cię już nie porusza, to znaczy, że jesteś z nią gotowy. Rozumiem, że łzy to też coś naturalnego, normalnego w czasie takich sesji. Tak. I bardzo często są to głęboko tłumione łzy. Bardzo często są to łzy, które pojawiają się po w zasadzie połowie czy jakiejś tam części życia, które nigdy nie zostały wylane, które nigdy nie zostały wypłakane, które nigdy nie zostały wyrażone. Słowa, I które nie zostały wypowiedziane też. słowa, które nie zostały wypowiedziane też. I ta ogromna niemoc i ta złość też. Na wszystko musimy dać sobie pozwolenie, że tak jak mówię, kobiety obwiniają siebie, że są to winne. Często jeszcze jest to pojęcie grzechu. I ja staram się z tego mojego zrozumienia, nigdy nie mówię, że zrobiły coś źle, że mają siebie obwiniać. Wszystko to są nasze życiowe lekcje, życiowe doświadczenia. I w tej boskiej szkole życia, w tej naszej szkole duszy nie jest tak, że będziemy karani, tylko najwyżej tak jak w normalnej szkole. Zrobimy jakąś lekcję jeszcze raz albo musimy zrobić powtórkę. Ale są to te kolejne kroki, żeby opanować daną lekcję. Nieraz są to bardzo trudne lekcje i trudno zdać je od razu. Żeby, powiedzmy, być szczęśliwym, czym jest właściwie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, pojęcie szczęścia? Czy ty jesteś osobą szczęśliwą, kobietą szczęśliwą? Bo tak naprawdę dzisiaj wiele rzeczy przelicza się, przekłada się na sfery materialne. Czym jest w dzisiejszych czasach dla ciebie szczęście i czy jesteś osobą szczęśliwą? Tak, ja jestem osobą szczęśliwą i nie ma to, albo niewiele ma to wspólnego z tym, z tą materialnością. I tu też na warsztatach, z których właśnie wróciłam z Lubienia, były kobiety, które mówiły o tym swoim niepokoju właśnie materialnym. Dnia codziennego, tak. Dnia codziennego. Często są to samotne kobiety, które borykają się, tak jak każdy inny, z tą materialnością tego świata, z tym poczuciem, że no, muszą zapewnić dzieciom te martwią podstawowe się o warunki. przyszłość. Oczywiście, że tak. I ta szkoła zaufania, ta lekcja zaufania, że te wszystkie nasze podstawowe problemy, te wszystkie nasze podstawowe potrzeby, gdzieś tam ta boskość, ten ojciec i matka, jeśli zaufamy, gdzieś się o nas zatroszczą. Z mojego własnego doświadczenia wiem, że tak to właśnie działa i ta
ta pomoc, ta boska ingerencja, czy ta kosmiczna punktualność pojawia się właśnie w tym ostatnim momencie i ratuje z tej opresji. Niemniej jednak jest to na pewno wielkie wyzwanie, żeby umieć zaufać. I kobiety, zwłaszcza te samotne, mają wielki problem z tym zaufaniem. A jeśli chodzi o szczęście, czym jest szczęście? Ja myślę, że czuję, że szczęściem jest właśnie to pogodzenie się z tą sinusoidą, tymi falami życia. Ja zlotów i upadków. Zlotów i upadków. Jak takim mówię, te siłaczki. Ja mówię, nie musimy być siłaczkami. Woda, kiedy płynie tym takim łagodnym strumieniem, ona upływa kamienie, ona nie zmaga się z tym kamieniem, tylko właśnie łagodnie opływa i dalej pływa. I to jest wielka mądrość, ale też tak jakby zrzucenie tej wielkiej odpowiedzialności ze swoich, z tego swojego bagażu, że ja nie muszę walczyć. Wystarczy, że dam sobie przyzwolenie na to zaufanie, czasem z chwili na chwilę, z godziny na godzinę. I dziękując za ten dzień, który się właśnie skończył. Albo zaczyna. Albo się zaczyna, no właśnie. Tak. A miałem, widzisz, przed chwilą pytanie, które mi umknęło. Pewnie sobie niedługo przypomnę. Myślę, że słowo, określenie lekcja zaufania jest takim fajnym mottem dzisiejszego spotkania. Mogło to być nawet tytuł dzisiejszego programu. Bo to zaufanie rzeczywiście trudno, nawet nie tyle zaufać komuś, bo to może być w jakimś stopniu wytłumaczalne, że trudno gdzieś tam zaufać, ale zaufać sobie, swoim możliwościom, swoim wierze w swoją siłę, która jest, drzemie, mimo tych różnych trudów. Tak. I przede wszystkim zaufać życiu. To życie mimo wszystko wcale nie jest takie okrutne, jeśli pozwolimy sobie, że tak powiem, płynąć na fali, poddawać się tym wyzwaniom, zobaczyć, co one mają nam powiedzieć, bo najczęściej są to zwierciadła, bardzo, bardzo ważne zwierciadła albo wyzwania. Jeśli cały czas zderzamy się z życiem, to znaczy, coś że nam należy to się temu przyjrzeć i coś nam to pokazuje. I zazwyczaj mamy siłę na to, żeby przejść kolejny raz, czy pokonać kolejny raz jakiś etap. I to zaufanie zarówno w tą swoją własną siłę, ale tę właśnie nie tej Amazonki. Myśmy już były tyle razy tymi Amazonkami, tymi siłaczkami. I zmęczone jesteśmy. Żeby dać sobie przyzwolenie, że jestem i jestem trochę słaba i trochę silna. Jestem i mam taka, do tego jaka prawo. Jestem. Pewnie. Tak, mam do tego prawo, ale też nawet w tej niemocy, wtedy, kiedy potrzeba, to drzemie ta ogromna siła, którą w każdej chwili mogę wyzwolić. Ale nie muszę przekraczać tej granicy mojej własnej wytrzymałości. Bardzo często kobiety mówią, że już są tak bardzo zmęczone życiem. I to są zazwyczaj te właśnie siłaczki, które przybierając tę rolę, nie dostrzegają, że czasami można sobie dać czas na drobny odpoczynek, czy po prostu zawierzyć się życiu, czy tej boskiej punktualności, że jest to wręcz że konieczne. Jest to wręcz konieczne. Tak. Proszę Państwa, Miriam Lundgren, ja zawsze się boję, że się pomylę. Jest to skandynawskie nazwisko, a ciągle Astrid Lindgren. Napisała piękne książki dla mnie jest to dzieci. Pippi Langstrunk, program. Tak? Na ten temat, ale rzeczywiście to jest szwedzkie tak, nazwisko. Tak, to jest szwedzkie nazwisko. Ona napisała przecudne tak. książki dla dzieci, z których właśnie czerpiemy tą radość życia.
I bardzo często też mówimy o tej tożsamości boskiego dziecka. Ja bardzo często je czuję. Uwielbiam jeździć na karuzeli, czego nie mogłam robić jako dziecko. Uwielbiam jeździć na rowerze i po prostu czuć, że ta moja Wolność dziecinność to jest przede wszystkim. właśnie to taka radosna, spontaniczna ufność, że życie poniesie mnie dalej. Ja się zastanawiam nad tym, bo często w naszym życiu pojawiają się takie momenty. Nie wiem, czy to wynika ze starości. Natomiast ja coraz częściej mam takie rzeczy, że przychodzą mi wspomnienia pod wpływem różnych takich elementów życiowych, jak, nie wiem, właśnie zapach bzu, który zawsze kojarzył mi się z takim pogodnym majem, gdzie w dzieciństwie, gdzie się wychowywałem, budziłem się dosyć późno wówczas i okno było zawsze otwarte, a pod oknem rosły bzy i to tak zawsze pachniało. I ciągle gdzieś tam różne te skojarzenia wracają, powracają nas tym wehikułem, niewidzialnym wehikułem czasu do tych czasów dzieciństwa. I owszem, o ile dzisiaj rozmawialiśmy mocno o tych traumach, to mimo wszystko bardzo często wracamy do tych pięknych chwil, tak, do tych pięknych wspomnień. Tak. No to są te nasze piękne wspomnienia, bardzo często nawet upiększanie tego dzieciństwa. To była ta strategia na przeżycie. To była ta wewnętrzna inteligencja w nas, która wtedy, kiedy jeszcze byliśmy dziećmi, wyzwoliła w nas tą strategię na przetrwanie, na przeżycie, żeby właśnie cieszyć się małym, tym zapachem bzu, kromką chleba, czy tym, że akurat dzisiaj tato nie wrócił do domu pijany, prawda? Wszystko zawsze miało swój urok, nawet deszcz, który w odpowiednim rytmie uderzał w dachówki starego domu. Czy dziadkowie, którzy zawsze gdzieś byli pod, mówiąc brzydko, Oj, pod ręką. Tak. Ale wszystko miało swój urok. I chyba im człowiek starszy, tym bardziej wraca z utęsknieniem do tych chwil. Miriam, bardzo Ci dzisiaj dziękuję. Powiedzmy, jaki kontakt jest do Ciebie, gdyby w tym tygodniu, najbliższa sobota i niedziela, to spotkanie z Tobą. Jeszcze gdyby Państwo mieli ochotę spotkać się z Miriam, to okazja rzeczywiście jest niebanalna, bo nie za często się odbywają takie spotkania tu w Polsce, więc zachęcamy. Jak się skontaktować z Tobą? To najlepiej mailowo, albo odnaleźć mnie na Facebooku Miriam Lundgren, albo mailowo miriam.di.lundgren, gmail.com. Albo odnaleźć mnie na Facebooku, jestem bardzo dostępna, albo na Instagramie, a będę właśnie konkretnie teraz w weekend będę w Zielonej Górze. Okej, okay. Czyli no to blisko Dolnego Śląska, ale gdyby tak. Państwo rzeczywiście chcieli się spotkać, to zachęcamy bardzo serdecznie. Też pod tym adresem mailowym można zdobyć tę książkę. Camino, droga powrotu w siebie, Miriam Lundgren. To już w zasadzie druga książka. Czy coś kolejnego się kroi, szykuje? Kroi się, wysłuchuję tych wzruszających historii kobiet, ludzi. Mężczyźni coraz częściej też mnie pytają o takie warsztaty. I taki przekrój ludzkich losów, w którym najważniejszym motywem jest miłość, to ta właśnie droga stąd dotąd, albo odszukanie tych drobnych uczynków miłości, które czyniliśmy zupełnie nieświadomie, a które tak naprawdę nadają naszemu życiu sens. I zobaczymy. Teraz dosyć intensywnie planuję właśnie warsztaty z kobietami. Planuję też wyjazdy do Francji w czerwcu i we wrześniu jedziemy do Francji, do tego kraju, do Languedocji, do miejsca, do którego przypłynęła Maria Magdalena, która miała właśnie kontynuować ten kościół miłości założony przez Jezusa. I tam też odbudowujemy, czy łączymy się z tą naszą boską mocą, bo to jest w sumie teraz najważniejsze, to uświadomienie sobie, kim my naprawdę jesteśmy.
że jesteśmy dziećmi Boga i ten Bóg mieszka w nas i nie musimy szukać nigdzie na zewnątrz. Walą się wszystkie religie, walą się wszystkie systemy, tak samo jak ci wszyscy nauczyciele duchowi, do których zwracaliśmy się przedtem, oddają tą naszą moc i potwierdzają, że mamy wrócić wyłącznie do siebie. Wszystko się zmienia. No, przed nami nowy świat, zupełnie inny tak. świat, takiego świata, którego sobie w zasadzie może nawet nie wyobrażaliśmy, ale przyjdzie nam. Jesteśmy jego twórcami, to jest tak. najwspanialsze. Przyjdzie nam w nim żyć, a na pewno już na kolejnemu pokoleniu, tak. których też jesteśmy jakiś zapoczątkowującymi. Miriam Lundgren, drodzy Państwo, była moim Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo, Miriam. Dziękuję również. Dobrej, spokojnej nocy. Subskrybujcie kanał. Do usłyszenia.